dzisiaj, znaczy dzisiaj, to już któryś tam film, ale co tutaj głównie chcę powiedzieć? Zadano pytanie pod filmem o zapomnianej Jerozolimie, czyli fałszywej Jerozolimie. Był to film, który też jest filmem kontrowersyjnym. No i wręcz argumentacja tam użyta, jak i w tym linku, który jest pod filmem, no niestety jest nie do przejścia. Stary Testament lokalizację pokazuje na Euroazji, tak zwanej Ziemi Obiecanej, gdzie Polacy to naród wybrany i tą Euroazję mieli dostać w posiadanie i tak było w Izraelu. Ale no niestety siła argumentacji jest na tyle mocna, że niektórzy sobie zadali, tylko w końcu jak wszystko to jest taka lipa, że to cały blef, a więc w końcu w co mamy wierzyć? Bardzo dobre pytania. Ja się cieszę, że zostało zadane. Jest okazja, żeby to wyjaśnić, powiedzieć. No to musimy się trochę cofnąć do zachodnich Chin. Dlaczego zachodnie Chiny? Co mają Chiny wspólnego, powiedzmy tutaj, z Polską? Powstały też takie pytania, które dotyczyły, no, panie Szczepański, wie pan co, no, wszyscy tak w internecie piszą, że teraz powinny od tych wszystkich klasycznych religii przejść na rodzimowierstwo. Oczywiście ruch rodzimowierczy jest bardzo rozpowszechniony, napędzany, reklamowany, no i szereg ludzi tutaj nawet używa różnych zwyczajów, obrzędów i stwierdzi, że on, no i ci ludzie oczywiście twierdzą, że oni znaleźli Boga, korzenie i tak dalej, i tak dalej. I są po prostu mocno tym przejęci, używają odpowiedniej symboliki, no i to jest taka specyficzna grupa. Ale oczywiście na necie to wiadomo, jak to jest na internecie, po prostu można zawsze wpaść z deszczu pod rynnę. No i taką rynną jest rodzimowierstwo. Dzisiaj temu poświęcimy trochę czasu. No i musimy zacząć od Chin. No, co ma wspólnego Polska a zachodnie Chiny? Dokładnie chodzi o zachodnie Chiny, bo tam znaleziono tak zwane mumie białych ludzi. No, co te mumie białych ludzi mówią o ich religijności? Oni nie mieli żadnych religii. W ich grobach, tych Polaków, starożytnych Polaków, nic specjalnego religijnego nie znaleźli. W ogóle żadnego elementu religijnego. Tylko co najwyżej jakieś tam elementy codziennego użytku i nic więcej. Ja oczywiście wszystko zalinkuję. Nawet tutaj część grafiki będzie też użyta w tym filmie. Ale co chcę powiedzieć? A więc jeżeli oni nie mieli nic, to co oni mieli? Oni mieli wiedzę. Co to jest wiedza? To inaczej mówiąc Wedy. Wedy to inaczej wiedza. To mieli wiedzę o wszechświecie, tym wszechświecie jakim? Niebocentrycznym. I tutaj niebocentryzm kłania się nie jako religia, ale jako wiedza. Bo religia jest to już taki system obrzędów, wierzenie w coś, czego nie ma, albo nie może być. To jest kwestia tak zwanej wiary. Coś musimy przyjąć na wiarę i dlatego jest to religia. Natomiast, mało tego jeszcze, religia muszą się opierać, niektórzy religianci opierają się na Starym i Nowym Testamencie i traktują to jako słowo Boga, w 100% nieomylne i tak dalej, i tak dalej. A więc to już jest taka definicja religii. No i tutaj powiedzmy, jedni kombinują tak, drudzy tak, no i w końcu jest tyle odłamów chrześcijańskich, niechrześcijańskich, jest masa religii. Wszystko to jest jedna wielka satanistyczna lipa. Łącznie z tymi, którzy prowadzą blogi, opierają się właśnie na Biblii jako 100% natchniona przez Boga i twierdzą, że oni poznają prawdę, szukają prawdy i tak dalej. Oni, co oni uprawiają? Oni uprawiają lipę, mimo że nie należą do żadnej religii. Czyli to też mamy taką grupę, powiedzmy, takich dezinformatorów. Generalnie każda religia to jest taki system blokady, żeby ludzie nie poznali Boga. I teraz jak tym starożytnym Polakom z Chin
bo chcę tutaj przy okazji tak przypomnieć, że dlaczego wyjechałem w te Chiny, nie? Słuchajcie, groby Polaków też są odnaleziono 40 km na zachód od Lipska, ale jakbyśmy poszukali, to nawet we Francji znajdziemy groby Polaków, tylko jest to bardzo sprytnie ukrywane. Ale generalnie nie o to chodzi, to jest tylko dla przypomnienia. Oni nie mieli nic, żadnych rodzajów religii. Żeby rozmontować te gigantyczne państwo Lechitów, które się ciągnęło od północnej Brytanii, granica na Renie, po ocean spokojny, to trzeba było wprowadzić wirusa. To są tak zwani obcy bogowie. I to nazywano rodzimowierstwem. To dzisiaj się nazywa rodzimowierstwem. Nawet są filmy na YouTubie, gdzie jest mowa o tym, że byli greccy bogowie i tak dalej. To były już takie wirusy religijne, które odcinały ich od mocy Boga, którego wierzyli. Wierzyli w Boga jakiego? Niebocentrycznego Boga. Tego, którego mamy ścianę czy tysiące kilometrów nad głowami. Żyjemy w środku ziemi i tak dalej. Oni o tym bardzo dobrze wiedzieli. O tym świadczy mandala. I oni praktycznie nie mieli żadnych elementów religijnych. Nic to nie było. Oni nie musieli mieć jakiejś wiary. Oni wiedzieli, że Bóg istnieje. Że nie trzeba żadnych tutaj... Tak, dzisiaj mamy kościoły, meczety, synagogi i inne tam miejsca zgromadzeń. Oni tego nie musieli mieć, bo to było odstępstwo, oszustwo. To tak naprawdę te wszystkie kościoły, te religie i tak dalej, to jest kult diabła, tylko tak spreparowany, żeby ludzie myśleli, że nie w Boga. A tak naprawdę do wiary w Boga nie jest potrzebne nic. Jest potrzebna wiedza o tym, gdzie my tak naprawdę mieszkamy. To jest potrzebne. To trzeba wiedzieć, ale żadnych tutaj rytuałów. Jeżeli chodzi o mnie, to pewnie od razu zapytacie. Ja was znam pod tym kątem. Już kiedyś mówiłem, że ja nie należę do żadnej religii. Wyrywkowo traktuję Stary Testament, wyciągam z niego to, co jest najkorzystniejsze i to, co wiem, że po prostu jest zgodne z prawdą. Jeszcze to weryfikuję na parę źródeł i tak dalej. Z Nowego Testamentu fragmentarycznie Ewangelia Jana tutaj może uchodzić za elementy prawdy. No i objawienie. No objawienie też jest nieźle skopane, ale nie jest tak źle z tym, powiedzmy, tu są takie jakby niewielkie elementy. Nie? Największym kantem Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu jest język. Był pierwotnie pisany Stary Testament jako Wedy. Był pisany w języku staropolskim. Tak samo był Nowy Testament pisany. I to też właśnie niewiele ksiąg. Właśnie Objawienie i jedna Ewangelia. A reszta to już były odpowiednie przeróbki, doróbki i tak dalej. To było wszystko przetworzone i w końcu przewalone na Grekę. To jest Nowy Testament. Stary Testament przerzucono to na język aramejski. Dzisiaj się nazywa ten język aramejski, raczej dialekt aramejskiego jako hebrajski. No. Ale to wszystko było po prostu zerżnięte, nie na tyle żywce, zerżnięte, przerobione przez linię rodową Nemrod. A więc dzisiaj powiedzmy na podstawie takiego blefu no, powstają różne religie. No i dlatego mamy po prostu tyle odłamów, że jeden drugiego by pokroił na wolnym ogniu. Znaczy jest, ale pokroił albo spalił na wolnym ogniu i tak dalej. I to właśnie stamtąd z tych zasad niby Chrystusa wzięło się tak zwana miłość do nieprzyjaciół. I ostatnio jak rozmawiałem z takim jednym niezależnym dezinformatorem, miałem okazję, to oni się muszą nieźle gimnastykować odnośnie tej tak zwanej miłości do nieprzyjaciół, ponieważ jest to wręcz zaprzeczenie z żelaznym zasadom Starego Testamentu. A ta zasada brzmi: wrogów Boga należy wybić do czwartego pokolenia. Wszystkich tych, którzy nienawidzą Boga. Takie była generalna zasada żelazna funkcjonowania Imperium Lechitów, które się ciągnęło od oceanu do oceanu. I dlatego to Imperium Lechitów było tak silne, tak mocne. Nie można było tego ukryć. No ale wiadomo, poprzez odstępstwo to Imperium Lechitów się rozpadło, a Polska pod tą nazwą i te rejony zostały jako pamiątka po tym dawnym imperium. Oczywiście
Rosja też istnieje, ale już pod władzą linii rodowej Nemroda, ale tak to wszystko wygląda, łącznie z południową Europą, Serbowie, Chorwaci, Chrwaty, czyli ludzie gór. No oczywiście, no Chorwacja, słuchajcie, no popatrzcie na mapę, jakie to są góry, dlatego te tak zwane Chrwaty, nie? Chorwaci, czyli chor. Góra to jest chora w takim ichnim dialekcie, który był właśnie zmieszany z językiem łacińskim. No Słoweńcy tak samo, no a więc tutaj mamy całą mieszankę języka, dialektów języka polskiego. A więc widzimy, że na tym ogromnym imperium wszystko się trzymało, bo nikt nie miał żadnej religii w dzisiejszym tego typu pojęciu. I w co mamy wierzyć? Mamy wierzyć w Boga, ale nie należąc do żadnej religii, a mamy jakiego Boga wierzyć? No, zwróćmy uwagę, jakiego? Tego niebocentrycznego Boga. Tego nie ma, tego Boga nie ma w żadnym kościele, w żadnej synagodze i w żadnym meczecie. W żadnej świątyni buddyjskiej Sinto, Wisznu i Cuda na Kiju. Jakbyśmy to jeszcze nazwali. Łącznie z różnymi religiami plemiennymi. Tego też nie ma. Tego Boga tam nie ma. Natomiast, co chcę powiedzieć na zakończenie, nie przeszkadza to. To nam pomaga właśnie to odcięcie się. Aha, no i teraz tak, owszem, religię to odrzucamy. No i jeszcze mamy przecież tak zwanych poszukiwaczy Boga, którzy tutaj operują blefem. Uważają, że cały Stary Testament i Nowy to trzeba, to jest słowo Boga, że to jest święte i tak dalej. I w ten sposób po prostu są różne dyskusje, dyskutują powiedzmy na temat jednego blefu. To mi przypomina blef z 2003 roku doktora Szymanka, który tam sprodukował, to była kwestia niebocentryzmu, tego doświadczenia z 1897 roku, to dodaję jako przykład. 12 lat dyskutowano o blefie, bo zrobił, wyciął jeden numer, no i później na forek 12 lat dyskutowali, aż sprawa wyszła w zeszłym roku. Tak samo jest ze Starym Testamentem i z Nowym Testamentem. A więc tutaj wszyscy dyskutują tak, że to jest tak, oni znaleźli Boga i tak dalej, uważają, że nie znaleźli Boga. No i tam powiedzmy pieleszą demony, no ale słuchajcie, nikt nikomu dzisiaj nie przeszkadza wierzyć w blef. Ale jeżeli odpowiedź na pytanie, w co mamy wierzyć, to mamy w Boga, ale jakiego? Niebocentrycznego, takiego. I nabywać wiedzę o tej rzeczywistości, w której my żyjemy, ale nie rzeczywistość polityczna, gospodarcza, bo to chwila, moment, to po prostu przestanie istnieć, jak runie system bankowy. Ale powinniśmy nabierać wiedzy z tego otaczającego nas środowiska. A więc no, kłaniają się tutaj elementy niebocentryzmu. I oczywiście, słuchajcie, to też nie wpadajmy w skrajność, żeby niebocentryzm był jakąś, powiedzmy, w tym momencie religią. Bo można tak z grubsza powiedzieć, ale to nie jest żadna religia. Do tego nie trzeba żadnych ceremonii, świąt i tak dalej. Ja oczywiście też świąt nie obchodzę, także spokojna głowa. Także tak samo jak starożytni Polacy nie mieli świąt, no to ja tak samo nie mam świąt, ale to jest moja osobista sprawa. Państwo, jako odpowiedź to dałem odpowiedź. Państwo podejmują własne decyzje i robicie to, co uważacie za stosowne. To jest wybór każdego i nikt nie musi po prostu wierzyć temu, co ja w tej chwili powiedziałem. Są to tylko wskazówki, ale decyzja zawsze zostaje u Państwa. Ale odpowiedź jest. Gdyby coś jeszcze było na ten temat, to zrobimy następny film. Gdyby coś było jeszcze niejasne, zrobimy następny film. To tyle. Z Wrocławia, Mariusz Szczytyński.